Cześć wszystkim, znowu Ponio 7. To jest Master of Magic, gra, którą już pokazałem na streamie. No i dzisiaj sobie w nią zagram. Ale zanim zagramy, to myślę, że kilka ogłoszeń przydałoby się. Ostatnio nie wrzucałem zbyt dużo filmów. No, nie będę dużo tego tłumaczył, po prostu trudne czasy na studiach. Mam nadzieję do końca stycznia, połowy lutego się z tym uporać i wrzucać wtedy już również w miarę regularnie filmy. Ale póki co mam bardzo ważne sprawy i nie będzie filmów. Więc wolałem dać takie ogłoszenie, żeby nikt nie czekał jakoś z niecierpliwością, żeby było wszystko ustalone. Dobra. A poza tym, jak już wrócę, mam nadzieję pokazać wam pewną niespodziankę, o której wspomnę w odpowiednim czasie. Dobra. Koniec pitolenia. Kontynuujmy grę. To jest ta sama gra, którą zacząłem grać podczas streamu. W ogóle jej nie ruszałem od tamtego czasu. Zobaczmy. Dobra. Trochę odzwyczaiłem się od sterowania. Dobra, więc tak. Mam zbyt dużo many i zbyt dużo złota. Postanowiłem, że taka sytuacja nie może być w naszym królestwie. Trzeba to zmienić. Ponadto muszę poszukać jakichś dodatkowych miejsc na osiedlenie. Znaczy nie muszę, ale dodatkowe wioski zawsze są fajne. Tutaj się raczej już nic nie zmieści. Tutaj są te wioski, które poprzejmujemy. Okej, może tutaj by się zmieściło jakieś dodatkowe miasto. Nie. Nie, okej, tutaj. A tutaj nie. Czyli z tego mogę wnioskować, że gdzieś tutaj może się znajdować jakieś miasto. Jakiegoś komputera. Ale to jeszcze zbadamy. Więc tutaj mogę postawić dodatkowe miasto. Nie będzie to chyba jakieś bardzo zacne miasto, tak. Maksymalny pop nie zbyt duży. Produkcja i złoto też nie powalałyby. Ale to byłoby moje drugie miasto portowe. Więc nad tym się zastanowimy. Okej, co tu robiłem? Bank? Bank jest spoko. Mogę równie dobrze go kupić. Ponieważ mam dużo kasy. To też mogę kupić. Marketplace. To również mogę kupić. No nie ma potrzeby, żeby tyle złota marnowało się w tym. Dobra, tam świątynię jak sobie dalej buduję. Smithy. Okej, to już jest kupione. O, łódź. Marketplace. Czy im by się coś przydało bardziej? W łodzi jest dużo lasu i dużo gór. Więc Forester Guild byłoby chyba bardziej przydatne. Ta dałoby duży kop do produkcji. Nie ma na razie zbyt dużej produkcji łódź, ale równie dobrze mogę to wykupić, bo mam złoto. Dobra, co tutaj się dzieje? Nic się nie dzieje. No to tutaj możemy tego settlera pobudować. 12 tur. Ile on kosztuje? 120. Myślę, że go wykupimy po paru turach. Dobra, a poza tym jest sporo wiosek, które aż po prostu czekają na przyjęcie. I nasza armia musi jednak troszkę odpocząć. Dobra. Mam 9 fut, co nie jest dobre. O tak. Tak lepiej. Do 6 tur zmalało. O, 1 fut może być ok. Dobra, rzucam jakieś czary. Nie. A powinienem rzucać. W sumie nie mam dużego przychodu many. Ale pewnie to dlatego, że większość wydaje w research. Nie. Chociaż i tak mam całkiem spore. Całkiem spore władowane w research. Okej.
postanowiłem, że czarów też powinienem więcej rzucać. Tym bardziej, że mam co rzucać. Mam enchantment, city spells, unit spells. O, to właśnie chciałbym rzucać. Holy weapon, co to daje? Plus 1 to hit bonus, fajne. Holy armor, zwiększa obronę o 2, również fajne. Heroizm, elitarna, ok. To też spoko. True sight, whatever. Odporność, zwiększa movement, speed o 1. To również spoko. A bless, dodaje 3 obrony i resistance, ale tylko przeciwko tym złym. Na razie chyba nie będę z takimi walczył. Chociaż mam tutaj parę, wiesz. Niezbadanych. A ponadto house note, który pewnie będę musiał zbadać. Znaczy nie będę musiał, ale będę chciał. Okej, mam tutaj również tego Zalrona. Myślę, że na niego mogę rzucić parę czarów. Na przykład Holy Weapon. Czy mogę na niego rzucić? Nie da się kliknąć, więc... Może jeszcze nie mogę rzucić. Być może. Dobra. Myślałem, że to już było... że to już jest kursor rzucania czaru. Ale coś pomyliłem się. Dobra, a poza tym... nasz scout. Czy ma punkty ruchu? Nie, nie ma. Okej, dobra. No to idziemy dalej. Warszawa skończyła bank. Mógłbym zbudować troszkę więcej wojska. Na przykład zbudować sobie kawalerię. Ale najpierw potrzebowałbym lepszych budynków od wojska. A najpierw chciałem rozbudowywać moją ekonomię. Czy Warszawa ma jakieś dużo gór? Ma jedną górę, więc Miner's Guild nie będzie aż tak przydatne. Mury. Mury zawsze się mogą przydać. Alchemist Guild. O, to zdecydowanie chciałbym wybudować, zanim zacznę szkolić jednostki. To będzie dawało wszystkim jednostkom magiczne bronie. Okej, dobra. No to zbudujmy alchemika. Wy coś standardowego pobudujcie. Shipyard. Pozwala na Merchant Guild oraz galeję. Co by im się przydało? Oni chyba nie mają zbyt dobrego żarcia. Nie, w sumie 140 wzrost popularności. Nie, to jest housing. Dobra. Co innego. Możemy zbudować im. Chwila. Miner's Guild zwiększa any special mineral bonuses by 50%. Nie wiem, czy to się tyczy również diamentów. Chwila, czy mam już tutaj bank jakiś? Mam pewnie marketplace, mam. Okej, niech będzie library. Proszę, się przyda. Trochę więcej researcha. A co u was? A co u was? Farmers Market, ponieważ food. A u was? A u was? Macie dużo lasów? Nie. Nie mają dużo lasów, nie mają dużo... No to standardowo nie będzie marketplace. Okej, okay, Holy Weapon teraz rzucamy, więc wybierzmy naszego bohatera. Ciach. I on teraz jest lepszy, fajnie. Dobra, poskautujemy sobie trochę dalej tutaj. Co to za jednostka? Ork Shaman, aha. Większość oddziałów jest już w sumie zdrowa.
To wiesz, przejdźmy się, zobaczmy co jest w tych ruinach. I powoli zaczniemy odbijać te miasta, dobra. Tu mam jednego inżyniera, przydałoby mi się więcej zdecydowanie. Ile wam zajmie zbudowanie inżyniera? 2 tury, okej, niech zbudują. Tak nie mam nic lepszego do budowy. Okej, odkryłem nowy czar, co to jest? Plane shift. Okej, spoko. To co teraz będziemy pautać? Resurrection. Niech będzie na nieoczekiwane okazje. Bazylisk. Nie jestem pewny, czy byłbym w stanie ich pokonać z tą armią. A więc standardowo w takiej sytuacji wezmę, zapiszę grę i zobaczymy. Okej, się przejdźcie tutaj. Dobra, następna tura. Tata, wkurzył się za to, że zbadaliśmy jego terytorium. Okej, trochę miasta dorosły, fajnie. Dobra, to teraz zapiszę. I zobaczymy, jak mi się uda z tymi bazyliskami. A oczywiście, nie tylko, że są bazyliski, jest również sporo Warbears. Okej, dobra. A one mają całkiem sporo ataków, ale niezbyt dużo obrony. Spróbuję odbić. Wow. Mają ogromną ilość punktów zdrowia, co nie jest dobre. Mogło być ciężkie, ale zobaczymy. Zdecydowanie nie chciałbym, żeby moje swordsmeny się dla mnie zabierały. Guardian Spirit też nie ma zbyt dużych szans w walce z nim. Zobaczmy, jak unikorny sobie poradzą z bazyliskami. Niezbyt dobrze. Okej. Chyba czeka nas czytanie gry. Dobra. A unikorny uciekają. Przy okazji wykończmy te świnie. Do końca. To poczekaj. Czekaj. Możemy rzucić czar leczenia na nie. I spróbować wykończyć chociaż jednego bazyliska. Okej. Okej. Te swordsmeny będą miały niezbyt miły dzień. Okej. Okay. Ajajaj. Myślałem, że sobie lepiej poradzi. Ale to jest inne. Okej, jeden pan. Teraz niech unikorny zajmą się nimi. Mogę rzucić kolejne leczenie. Ajajajaj. Kogo mogę strzelać? Dobra, po sportsmena. Trudno, tak nie była to zbyt wydajna jednostka. Dobra, myślę, że chciałbym rzucić czar znowu leczenia tych sportsmenów. Wykończcie do końca. Dobra. Teraz mogę... Nie, sam już nie mam many. Więc przeszedłem z unikornów, żeby nic nie wziął. I powoli będę eliminował pozostałe świnie. Dobra, ty masz jakieś jeszcze punkty magii? Nie. No to strzelaj do nich. Wykończymy je na odległość. Okej, szamanu skończyła się amunicja. Ale niech uciekną. Dobra, ty masz jeszcze amunicję? Dobra, mam amunicję. Mam nadzieję, że świnie nie wykończą go wręcz.
ty masz ataków wręcz niezbyt dużo. Mam nadzieję, że jednak sobie dasz radę. Unicorn, ile wy macie jeszcze punktów zdrowia? Mało. Ale starczy. Wy uciekajcie. Dobra. Po naszych standardowych jednostkach. Trudno. Musiał doszkolić trochę. Ale dostałem Holy Ward Spell. A Prisoner. Ciekawe, kim był ten. Bard. Leadership. Co daje leadership? Leadership zwiększa atak wszystkich jednostek w walce o 1 na każde 2 poziomy. Okej, okay, spoko. Oraz jest casterem. Okej, okay, weźmiemy ją. Jak by ją nazwać? Nie chcemy się wymyślać nazwy, więc będzie po prostu balana. Okej, okay, ten nowy czar. Dostaliśmy. Nie wiem jeszcze co on robi, ale niedługo się przekonamy. Okej. Okay. Tutaj dodatkowi inżynierowie. Tak wyglądają orkowi inżynierowie. Okej, okay, dobra. Nieważne. Inżynierów przyda nam się jeszcze troszkę więcej, więc możemy jeszcze jednego wyszkolić. Tych settlersów sobie kupię. Tutaj w Łodzi chciałem kupić Forester's Guild, ale jeszcze mnie nie starcza, bo ponadto będę chciał niedługo doszkolić trochę jednostek, aby uzupełnić te straty. Właśnie, zobaczmy naszego nowego bohatera. Info. Spells. Gdzie ja mogę sprawdzić przedmioty? Nie, nie chcecie zdismisować cities. No. Info nie. Magic. No. Gdzieś to było do zarządzania przedmiotami. Poczekajcie chwilę, zaraz znajdę. No. Nie, nie chcę zwiększać podatków. Zobaczcie, ale no, nie mogę znaleźć tego Vault. A nie, sorry, bo myślałem, że zdobyłem jakiś przedmiot, a to nie był przedmiot, tylko czar. Dobra, nieważne. Oni sobie chyba troszkę... Nie wiecie co... Przejdą tutaj, się zobaczą co tam jest. Może w tym mieście nie będzie zbyt dużej obrony. No w końcu dwóch bohaterów. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Ok, mam nadwyżkę żarcia. No to tutaj już wszystko jest. To jeszcze dwa. No dalej, gdzie mogę jeszcze zabrać trochę żarcia? W Krakowie mogę zabrać jeszcze trochę żarcia. Dobra. Okej. Okej! Awansował poziom. Fajnie. Champion. Ma zwiększone zdolności. Okej, okay, spoko. Fajnie. Dobra, Kraków zbudował świątynię. To co teraz? Nie będzie żadnej gry. Chociaż... Miner's Guild w sumie też nie byłby zły. 11 tur. Najpierw library, a potem Miner's Guild. Build. Tak. I tutaj. Ruszaj. Wy tymczasem jeszcze pozwiedzacie.
Okej, oni już skończyli. No to... Nexter. Jeszcze Łódź. Dalej nie mogę kupić. Okej. Na razie chyba starczy mi inżynierów. Minus jeden fut z powodu tego, że wyprodukowałem inżyniera. No dobra. Shipyard. Nawet library. I co jeszcze? A, muszę zwiększyć produkcję żywności. Niech będzie, że w Krakowie. Co my tu mamy? Guardian Spirit. Sam Guardian Spirit nie byłby chyba zbyt silny, ale na życie będzie miał pomocników. No właśnie, sam mogę przywołać kolejnego Guardian Spirita. Skoro tamten mi padł. A on daje trochę bonusów do całej armii. Dobra, a co my tu mamy? Ma parę Spearmanów. Nie będzie problemu z ich rozwaleniem. A dobra. Jak mówię, nie mam czasu za bardzo nagrywać dużo rzeczy, ale nagram dzisiaj jeszcze kilka odcinków, które będę stopniowo wrzucał. Więc to będzie koniec jego pierwszego z nich. No i cóż. Następnym postaram się zbudować troszkę wojska. Powoli będę podbijał te wioski. No i cóż, będziemy dalej brnąć w stronę Mistrzostwa Magii. No a przy okazji Łódź dostanie to coś. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć!